Korzystając z kryterium porównawczego udowodnimy, że nasz szereg jest zbieżny. No i będziemy musieli w tym celu znaleźć taki ciąg Bn, który dla wszystkich n-ów od pewnego momentu będzie większy od ciągu An, czyli od naszego ciągu n silnia dzielone przez 2n silnia. Żeby znaleźć taki ciąg Bn, no to będziemy musieli oszacować to wyrażenie z góry, czyli przepiszmy je sobie najpierw n silnia dzielone na 2n silnia, a teraz nieco zmienimy mianownik, przekształcimy go, przepiszmy sobie licznik bez zmian, a w mianowniku zamiast 2n silnia napiszmy n silnia razy cała reszta, czyli razy wyraz wyrażenie n plus 1 razy wyrażenie n plus 2 i tak dalej, aż do wyrażenia 2n, czyli można to nawet zapisać jako n plus n. No i teraz, po takim rozbiciu mianownika możemy sobie skrócić n silnie, zostaną same jedynki, a każdy z tych nawiasów możemy oszacować przez 2. Dla każdego n-a, dla każdej liczby naturalnej n, ten nawias niewątpliwie będzie większy bądź równy od 2 i podobnie każdy z pozostałych nawiasów również będzie większy bądź równy od 2, czyli cały ten ułamek możemy oszacować przez wyrażenie 1 dzielone na iloczyn n dwójek, czyli na 1 przez 2 do n tej. No i teraz to wyrażenie to będzie nasz ciąg Bn, no a to oczywiście jest nasz ciąg An i te dwa ciągi spełniają właśnie ten warunek z kryterium porównawczego, to znaczy ciąg Bn jest większy bądź równy od ciągu An. No i oczywiście umiemy łatwo udowodnić, że szereg oparty na ciągu Bn jest zbieżny, ponieważ wyrażenie suma od n równego 1 do nieskończoności z ciągu Bn, czyli z wyrażenia 1 dzielone na 2 do n tej, jest równe po prostu 1, jest to szereg geometryczny, no i wiemy nawet dokładnie, że jest równy 1, czyli jest oczywiście zbieżny. W związku z tym z kryterium porównawczego również zbieżny jest nasz szereg podany w treści zadania.